I otrzymałem od kolegi Anioła laurkę, książkę i list. Proszę, niech Państwo posłuchają. Kochany Panie Prezesie, lokatorzy skupieni wokół jedynie słusznego programu, uczynienia z naszego bloku wzorowego miejsca pracy i wypoczynku, nie szczędzą sił dla realizacji tej pięknej idei. Miałeś, sąsiad, rację. Czemu było nakłaść pory? Tak, idei. Ten wspaniały, zgrany kolektyw... Nie, co za bzdury. No i jaki program? Jaka idea? Dozorcy po prostu nie chce się sprzątać i tyle. W dodatku wysługuje się lokatorami, intryguje i utrudnia pracę wielkiemu wynalazcy. Tak. No cóż, to smutne, ale my ludzie czynu musimy być przygotowani na niezrozumienie. Przepraszam, jak pana nazwisko? No. Moje? Tak, słucham. No, Kotek. Kotek. O, proszę, jest. Serdecznie dziękujemy panu gospodarzowi Aniołowi Stanisławowi za życzliwość i wspaniałą pracę. Zdzisław Kotek z rodziną. No, proszę. Przepraszam, a pana nazwisko? No, proszę. Zapomniałem.